Dzień dobry, cześć, witam serdecznie i zapraszam na premierowy odcinek z gry Builder Simulator. Tak, słuchajcie, wracamy do symulatorów budownictwa, budowania domów wszelakich. Mam nadzieję, że to tak właśnie będzie wyglądało. To jest raz, dwa, że no słuchajcie, trzeba wspierać polskie produkty. Także Builder Simulator jest to polski producent, ja sobie zapisałem, to jest Live Motion Games, tak samo jak i wydawca Live Motion Games, Playway. I bodajże Frozen, jeszcze sobie na szybko sprawdzę, i Frozen Way. Także słuchajcie, no jak tu mówię, trzeba wspierać polską stronę. Gra ma dosyć pozytywne opinie na Steamie, także ja jestem z tego zadowolony. No i w końcu wrócą te symulatory budowania wszelakich domów na kanał. Ponieważ jak pamiętacie, skończyliśmy House Buildera i potem troszeczkę jeszcze było House Sleepera, no ale te wszystkie gry już, no House Builder skończony, House Sleeper czekam na dwójeczkę, także co jakiś czas będziemy się spotykali, słuchajcie, w poniedziałek właśnie z Builder Simulator. A jaki on jest, słuchajcie, szczerze nie mam pojęcia, dopiero co będę zaczynał, tak jak widzicie tutaj z tyłu. Nawet kontynuuj nie ma, bo po prostu nie grałem. Zagrałem tylko tak na chwileczkę w jakąś tam mapkę, żeby tylko sprawdzić, czy nie klatkuje i tak dalej. A jak to będzie wyglądało, za chwilę się przekonamy. Zapraszam na gameplay. Dobrze, słuchajcie, no to co, lecimy. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze się nagrywało. Skoro oglądacie, no to tak. Co my tutaj mamy, słuchajcie, opcje już ustawiłem. Na szybko wam w opcjach pokażę. Za dużo tutaj nie ma, możemy sobie zmienić, słuchajcie, język, odwrócić myszki i tak dalej, takie tam pierdółki. W sterowaniu nawet, słuchajcie, nie wchodziłem w to, bo mam zamiar sobie samoczek przejść. Nie wiem czemu tutaj. Aha, jest i kontrol, i klawiatura, także nie no, zobaczcie, nie ma tego dużo, także jest wszystko do ogarnięcia, przód, tył, lewo, prawo, wiadomo, chodzenie, skok, spacja, bieg, lewy, shift, tablet, ok, pod tabem, tryb foto, tryb no clip, ciekawe co to jest, podpowiedzi Q, ostatnia akcja I, i otwórz narzędzia MMB, co to jest MMB? Mouse button? Środkowy? Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Dobrze. Graficzka, no to słuchajcie, u mnie na maksa. Ustawione wszystko, klatki do 60, bo takich, słuchajcie, nagrywam. Dźwięki, oczywiście muzyczka wyłączona, muzyczka leci z Epidemic Sound. Mam nadzieję, że wam wpadnie w ucho. Dobra, no to co, jedziemy, tryb gry. Co my tutaj mamy? Mamy tak, kontrakty, mamy tryb swobodny, architekt wnętrz, samouczek, planer. Boo. Nie wiem, słuchajcie, może kontrakty, nie? To chyba jakoś będą, może jakieś takie misje po kolei, bo nie chcę samouczka przechodzić, chcę się nauczyć sam. Architekt wnętrz, może kiedyś sobie sprawdzimy, co to jest tryb swobodny, to wiadomo, to jest piaskownica, a planer, nie wiem, może też będziemy, słuchajcie, jakieś domy planować, czy jak, no nie wiem. Zobaczmy, weźmy te kontrakty i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kontrakty, kontrakt pierwszy, fundamenty. O, i to mi się podoba, słuchajcie, jeden po drugim, czyli tak, to jest pierwszy kontrakt, mamy drugi, ukończ kontrakt pierwszy, aby odblokować, to jest super. Lubię takie coś, gdzie jest właśnie progres, gdzie nie od razu mam wszystko dostępne, o, gdzie jest ściana, wykończenie domu, problem z pieniędzmi, super. Ciekawy jestem, czy ile zajmie ten właśnie jeden odcinek. Co my tutaj mamy? Działki w górach, opis, klient to mała firma. Klient? Kurczę, mam telefon, sorki, muszę zrobić pauzę. Dobra, sorki za małą ścinkę, ale no słuchajcie, ja tu już, ja od 4 rano już dzisiaj nie śpię, teraz jak u mnie 6 rano, także no obudzili mnie, słuchajcie, z samego rana i no tak to jest. Ale dobra, miesza z tym, słuchajcie, wracamy do kontraktów, czyli klient to mała firma sprzątająca, która chce postawić niewielki składzik na swoim terenie. Mieli już wszystko uzgodnione z innym przedsiębiorstwem budowlanym, jednak po podpisaniu umowy i wpłaceniu zaliczki wykonawcy ulotnili się z pieniędzmi. Typowe. Po tym wszystkim zleceniodawca zraził się do firmy budowlanych i szuka jedynie kogoś, kto postawi fundamenty budynku. Jak twierdzą, resztą zajmą się sami. Czyli słuchajcie, jedziemy z fundamentami. Zobaczymy, o co tutaj biega. I'm an amazing co-worker, don't you think, buddy? It's small and easy, but you
You have to start somewhere, right? This cleaning company wants to build a new storage facility on their property. They signed a contract with another construction firm, but they took the money and disappeared. Can you believe this? To jest to, co mówiłem przed chwilą. Czytałem. Anyway, the ordering company decided they'll build the storage themselves, but need someone to dig the foundation. So I offered our help. Come on! Take your tools and get ready for some hard work. We need to restore their faith in builders. Fajny robocik, fajny, słuchajcie, czyli to jest to, co tutaj chłop nam, to co ja czytałem, także następnym razem nie będę musiał tego czytać, on nam tutaj fajnie to wszystko przedstawi. Ja tak tylko na szybko patrzę na grafikę, słuchajcie, dosyć fajnie to wygląda, ej, no słuchajcie, no drzewka, takie sosenki rosną sobie, dosyć, nie są takie, słuchajcie, takie toporne, takie no, takie zlane, tylko dosyć fajnie szczegółowo zrobione, podejdźmy bliżej. Nie no, jest okej, słuchajcie, jest tak naprawdę spoko, fajnie to wygląda, zróżnicowanie. Nawet powiem, że trochę lepiej niż w House Builder, chociaż tam też nie było źle. Dobrze, co my tu mamy? Aktualny etap. Kopanie fundamentów, czyli trzeba wykopać fundamenty. Tak, nie przyszedłem, przyszedłem sam łódzka, a oto ja jestem. Słuchajcie, no, mam kamizelkę, młotek, tam z lewej strony. 17 tysięcy pieniędzy. Q, lista, co to jest Q? Aha, podpowiedź. Wykop fundamenty, ułóż szalunki, ułóż zbrojenia. Kurczę, ale brakowało mi takiej gry. Uruchom betoniarkę, stwórz beton, stwórz beton, podprowadź taczkę, wylej na nią gotowy beton, podjedź taczką do wykopu i zalej go betonem. Kurde, nie no, patrzcie, nawet grzybki tutaj rosną, szkoda, że same muchomory. Słuchajcie, byłem ostatnio na grzybach tutaj u nas w New Forest, także no, kurczę, ciul było grzybów, naprawdę. Dobra, kopanie fundamentów, ale jak ja mam tu wykopać fundamenty? Jakąś łopatą, nie? Jakaś łopata by się przydała. Czekajcie, a pod tabem? Co mamy pod tabem? Aha! Fundamenty, czy będę musiał kupić, a jakieś mogę kupić jakieś materiały. Ściany nośne. Wylewka betonowa. Zbrojenie z siatką. Ściany działowe. Drzwi i okna, ścieżki. O proszę, kostka brukowa. Taka typowo polska, nie? Instalator schodów, dach i basen. No dobra, wszystko fajnie, pięknie. Wszystko fajnie, pięknie, tylko... Ja muszę wykopać fundamenty. Tylko jak? Tutaj w sumie ułóż szalunki mi piszą, także może, słuchajcie, muszę lepiej ułożyć szalunki. No to dobra, to czekajcie, jeszcze raz tab. Szalunek. Kup. Co się stało? Aha, pod jedynką mam szalunek. Tak, pod jedynką. To jest szalunek, tak. Słuchajcie, ja nie przeszedłem samo łuczka. I dlatego nie wiem, co tam zrobić. No, kurczę. Tu jest beton. Może to jakaś łopata tutaj leży, bo też jakoś muszę nasypać tutaj przecież ten, nie? Czekajcie, schowam to. Tutaj się może rozejrzę, może coś znajdę. Tu jest piasek, tu jest jeszcze kamyczek. No to jest do betonu wszystko, nie? A jakaś łopata? No słuchajcie, firma mi tutaj zapłaciła za ten, za zrobienie tych jeszcze, ja ich tutaj... Nie, to nie jest łopata. Nie, tutaj raczej tutaj po boku nic takiego nie będzie, bo tutaj... Mamy jakiś mostek, nie no, tam na pewno nie. Bo może będę musiał, słuchajcie, coś kupić. Zaraz, czekajcie. Tutaj nie mam żadnego triggera. No tutaj na pewno nie mogę tego postawić. Aha. Jedziecie. Przypadkiem sobie chłop nacisnął środkowy przycisk myszy i mam, proszę bardzo, mam łopatę. Zobaczcie, jakie fajne kółko funkcji. Ręce, kielnia, wiertarka, paca, łopata, skaner. Co za skaner?
Co to ja mogę tym skanować? Kurde. Wałek malarski, wzorniki podłóg, łata, łata Ameryka, tynkarska, młot, no, wiadro z wodą, podest, taczka. Dobra, dawać łopatę. To co? Kopiemy. Aha, no teraz jestem w domu. O, od razu wysokie moni mi skoczy, już odblokowałem jakieś te. Super. Jak pięknie, równiutko, kurczę, jakbym kopał piasku. Dobra, możemy, słuchajcie, przytrzymać myszkę i gość tutaj zasuwa jak, ale to jest, kurczę, bob budowniczy. Pięknie. Gdzie możesz znaleźć szalunki i uzbrojenia? Możesz je kupić w sklepie Build 24, naciśnij tab. No to już akurat, ogarnąłem. Dobra, tutaj widzę, że sporo trzeba będzie kupić. Dobra, zmieniamy na jedyneczkę. Aha, czyli jeden szalunek, który zakupię, tutaj nam daje z dwóch stron. Dobrze, to musimy, słuchajcie, wejść tutaj. Kup 10. Zobaczymy, co mi to da. Pięknie. Dobra, kup za 20. Kup za 20. Tu aż 100. Nie, to zrobimy tak. Kup. Słuchajcie, to mi przypomina Builder Simulator. Czekajcie, nie, House Builder. House Builderka. Tam były podobne mechaniki, ale to były bardzo, słuchajcie, bardzo fajne mechaniki. Kto nie oglądał, to zapraszam. Cała playlista z House, z Builder. Nie, słuchajcie, z House Buildera. Kurczę, myli mi się to. Tam było podobnie. Dobra, ile tego jeszcze mamy? No jeszcze za 20. Tak, mogliby tak mniej więcej tak doradzić. Ale kasa leci, słuchajcie. Mogliby tak doradzić jeszcze dokładnie, ile tutaj tego zostało do kupienia. Bo ciekawy jestem, czy ja na przykład, jak kupię tego za dużo, czy ja będę mógł to sprzedać. O to chodzi. Chociaż nie wiem, czy ja tutaj muszę się martwić pieniędzmi, czy nie. Bo tak nie chcę za bardzo zaszaleć, żeby tu kasy nie zabrakło. Chociaż jak pamiętam, w House Builderze było na spokojnie. Także tam kasiora właśnie, no była, bo była, ale tam nikt się tym nie musiał przejmować. Dobra, jedną sztukę jeszcze potrzebuję. Dobra, mamy to. Zobaczmy na listę, czy ona się uaktualnia. Tak, zobaczcie, uaktualniła się. Wykop fundamenty jest, ułóż szlonki jest. Teraz kupujemy uzbrojenia. Czyli tutaj zbrojenie. 10, 20, 30, 40. Weźmiemy. Nawet, słuchajcie, ten dźwięk układania taki metaliczny, nie? Także też nawet o to tutaj zadbali. Ja tak się boję, to na pewno tą kasę, bo to zostało mi już, słuchajcie, 7000. Ale to chcemy tu już tylko co, jeszcze wylać beton i mamy ready. Dobra, skończyło się. To co, jeszcze 10 kupimy. No i pięknie. Beton i zaprawę można wytwarzać w betoniarce. Można to robić ręcznie lub w trybie automatycznym. Beton jest używany do budowy fundamentów, a może jednak nie? No może jednak nie. I teraz pytanie, zostało mi 5. Ja mogę to sprzedać. Mam 5 sztuk. Zobaczcie, to 700 za chyba za 10, nie? Jest, sprzedaj. Sprzedaj wszystko. Spoko, fajna opcja. W House Builderze była opcja, tam chyba można było wrzucać te rzeczy do kontenera, z tego co pamiętam. No dobra, to mamy, słuchajcie. Uruchom betoniarkę, stwórz beton. Dobra, no to zobaczmy.
interakcja. Zaprawa beton. No zobaczcie, to jest betoniarka, kurde, z tym, z ekranem LCD, normalnie. Miodzio, dobra. Co to za procenty tam lecą? Bo to się już miącha, słuchajcie. Ukończono. Ja tutaj pozmieniałem. Zaprawa beton. Aha, trzeba zrobić beton fundamentowy. Słuchajcie, tu już jest, już widzę dużą różnicę między tą grą a grą Builder Simulator. Tam pamiętacie, betonarka się nie kręciła, nie? Tam było, osłona była statyczna, a tutaj nawet było widać tutaj nawet ten, no jak się tutaj kręci tam ten beton, jak się tam miesza, nie? Czekajcie, odstawię sobie tą taczunię. Dobra, więc tak, zobaczcie, u góry mamy tak, woda, cement, piasek, żwir. Zobaczcie, kasa mi leci. Kurde, ej, hopie, to ty dawaj tą łopatę. Sypiemy. Super, kurde, nie no, bomba sprawa. Oj, nie no. Nie wiem, czy ja tutaj DPI myszki nie mam za bardzo ustawione i za szybko. Trzeba będzie to jeszcze pozmieniać, ale słuchajcie, to jest to. Dobra, żwir jest, piasek. I zobaczcie, no nawet taka tekstura, coś tam się miącha w tej betoniarce. Także, no to jest super. Cement, wybierz. Otworzył worek. Interakcja. Super. Tylko ja bym potrzebował dodać wody. Czekaj, tu gdzieś wiadro było. Od razu z wodą. Powinno się najpierw dać wodę, nie? Co ze mnie budowlaniec, kurde. Jak z kozie, no nie powiem co. Dobra, robi się, zobaczcie. 90-100% ukończono. Dobra. To co? Bierzemy taczunię. Być. Jakoś to muszę podjechać, czekajcie. No i co teraz? Ja to muszę jakoś... Aha, no przecież, no gdzie z tamtej strony? No przecież tutaj jest do... O, właśnie. A idę. Bomba. Słuchajcie, bomba sprawa. Kurczę. Fajnie to zrobili. Fajnie to zrobili. No co, wylewamy, nie? Jakoś. Aha, czyli tak po kawałeczku. Dobra, no to jedziemy po kawałeczku. Ciekawe, czy tego betonu mi wystarczy. Czy będę, słuchajcie, musiał jeszcze... Czy będę musiał jeszcze dorobić. Chociaż to sobie dosyć powoli to schodzi. Tu jeszcze zostawiłem troszeczkę, dobra. A w Builderze było tak, że patrzcie, jedna taczka to samo się wylewało, na to trzeba, słuchajcie, podjeżdżać po kawałku. Spoko, podoba mi się to. Tutaj mamy, tu mamy 27%. Dobra, mamy coś w tej betoniarce jeszcze. Coś tam jeszcze się miącha. Dobra, to wylejmy tutaj tą resztówkę. Mam nadzieję, że tutaj coś jeszcze zostało.
Jakby jeszcze coś zostało tam, słuchajcie, w tej... Czemu tego nie mogę do końca wylać? 50%. Ale może mi to wystarczy. Powinno mi się wydaje, powinno, tak, to 20%, także... No i super. The foundations are really deep and solid. Right now, they're preparing our sweet fat paycheck. Pustą wypłatę. Those will be the first money earned together, buddy. We're like a superhero team. Unstoppable and ready for the next work. Yeehaw! No i well done, no i well done. Dobrze, słuchajcie. No to mamy to. Nauczyliśmy się robić, słuchajcie, fundamenty. Także jest okej, okay, jest okej. Okay. Fajna, słuchajcie, gierka. No fajna, no dużo się nie nauczyliśmy, bo to same, słuchajcie, fundamenty. Ale jak na początek, słuchajcie, jak na premierowy odcinek, no to jest, jest okej. Okay. Czekajcie, to jeszcze tylko na szybko jeszcze zmienimy tutaj, ściszymy troszkę muzyczkę, tutaj trochę mi daje po uszach. Dobrze, słuchajcie, tyle na dzisiaj, na taki premierowy odcinek, i tak jak właśnie mówiłem, będziemy się spotykać w każdy poniedziałek z, no może nie w każdy, słuchajcie, nie w każdy, sorki, kiedy będę miał okazję, no to nagram odcinek i no i Builder Simulator będzie w poniedziałki, może co drugi, może co trzeci, nie wiem, zależy jak będę miał czas, ale dosyć ciekawie, taka szybka rozrywka z fundamentami, fajne mechaniki. Fajne, podobały mi się, szczególnie jak tam można było wymiąchać ten beton i wszystkie te interakcje, także dosyć ciekawie to wygląda. Jeżeli to już tak fajnie wygląda, to na pewno reszta też jest spoko. Także tyle na dzisiaj, życzę wam spokojnej niedzieli i może jeszcze zaraz się spotkamy za chwileczkę jeszcze w SnowRunnerze. Nie obiecuję, ale tak może być, także trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego. Cześć, cześć.